Ja niestety, no mówię, to jest krępujące, ale, ale to czym chwali się pani Lempart, kiedy mówi, że w 2016 roku, jeszcze po pierwszym roku rządów radykalnej centroprawicy, że poparcie dla prawa do życia wynosiło w Polsce 69%, a dzisiaj to jest według niej tam 30 parę procent, ale są rzeczy bardziej wymierne, bo mówię, bo to, Sondaże trzeba przeprowadzić, ale ona mówi o tym co widać. Mówi, w jej Wrocławiu przychodziło na demonstracje aborcyjne tysiąc osób, a dzisiaj 15-30. I to jest ta skala zmiany w ciągu ostatnich y, y, lat. No doszło do ogromnej polaryzacji politycznej społeczeństwa, a w warunkach polaryzacji partyjnej naprawdę trudno jest dyskutować, trudno jest rozpatrywać sprawy atkazu, jedną po drugiej, dyskutować według y, sprawiedliwości i tak dalej. I ja muszę powiedzieć, że oczywiście możemy rozmawiać o pisze, ale Ogromna część winy jest po prostu w nas, w różnym stopniu. Mówię w tej chwili o, o, o ludziach, którzy czekali na zmiany, również o mnie, o sobie samym. No, ja byłem wiceprezesem bisu przez pięć lat.